Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest dzień bardzo, bardzo, bardzo specjalnej okazji, ponieważ parę dni temu na moim kanale pojawiła się magiczna liczba 2000 widzów, z czego naprawdę bardzo, bardzo się cieszę i chciałam Wam z tej okazji bardzo podziękować, że zdecydowaliście się zasubskrybować mój kanał, że może podobają Wam się moje filmy. Cieszę się, że spędzacie może przy nich miło czas i wywołują u Was uśmiech, czy może czasami poprawią Wam humor, albo cokolwiek w tym stylu, po prostu, że mogę na przykład Wam jakoś umilić dzień i spędzicie tam parędziesiąt minut dziennie przy moim filmie. To jest naprawdę bardzo miłe. Może 2000 widzów to tak ogólnie na skalę całego YouTube nie jest jakimś takim szokującym wynikiem, ale dla mnie teraz to już jest naprawdę dużo i po prostu strasznie się cieszę, że tyle osób chce mnie oglądać i poświęca swój czas na moje filmy. No i po prostu jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Także z tej okazji chciałam zrobić dla Was taki specjalny film i chciałam zrobić dla Was giveawaya. To nie jest właśnie konkurs, ponieważ nie musicie robić nic takiego bardzo specjalnego. Chciałam po prostu dla Was zrobić taki bardziej giveaway, żeby Wam podziękować i z tej okazji kupiłam dwie gry, mam do nich kody. Jedna z tych gier, do jednej z tych gier mam klucz na GOGA, czyli Good Or Games, a na druga gra ma klucz na Steama. I tak, pierwszą grą jest mój ukochany, ulubiony Super Frog. Po prostu zrobiłam let's playa z tej gry. Jest to moja ulubiona gra dzieciństwa, po prostu moim zdaniem jest bardzo grywalna, świetnie się zawsze przy niej bawię. I chyba jest to taki let's play mój, z którego może w jakimś sensie jestem, no jeden z których na pewno jestem najbardziej dumna i chyba jest też taki, przy którego nagrywaniu najlepiej się bawiłam. Także postanowiłam kupić dla Was Super Froga, właśnie ten klucz do gry na GOGu. Gdzieś tutaj pewnie się pojawi właśnie screen z tej gry, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda. Także to jest pierwsza gra. Oczywiście gry z GOGa, mimo że są stare, mimo że na przykład Super Frog jest z takiej Amigi, są dostosowane do najnowszych systemów, także spokojnie wszystko będzie działało. Nie trzeba mieć żadnego emulatora nawet, ani nic. Tam w tym wydaniu jest też ścieżka dźwiękowa, instrukcja i chyba coś tam jeszcze było. Napiszę na pewno Wam na dole, co to wydanie zawiera. Także moim zdaniem jest dosyć fajne, bo muzyka z Super Froga jest naprawdę świetna. Myślę, że to jest fajna gra nie tylko dla tych osób, które tak jak ja mają z nią na przykład jakieś wspomnienia, ale także dla takich, które nigdy w nią nie grały i mogłyby po prostu dzięki temu ją poznać. Także pierwsza gra to jest mój ukochany Super Frog, czyli klucz do GOGa. A druga gra to jest King's Bounty, który ostatnio kupiłam. Tylko że to jest King's Bounty Legenda, ta taka podstawowa wersja, to jest właśnie klucz na Steama, także jeśli może chcecie się tutaj coś więcej o tej grze dowiedzieć, to możecie obejrzeć mój ostatni unpacking. Tam coś troszeczkę więcej o tej grze mówiłam, także tam też możecie zobaczyć, co to mniej więcej jest. Więc to jest druga gra. Tu gdzieś pewnie będzie latał link do tego unpackingu, a z tej strony na przykład będzie latał link do mojego let's playa z Super Frog, bo wcześniej o tym nie powiedziałam, także let's play z Super Froga będzie tu, a unpacking King's Bounty będzie tu. Także w tych miejscach możecie coś więcej o tych dwóch grach zobaczyć. I teraz tak, jakie są zasady, bo oczywiście każdy giveaway musi mieć jakieś zasady, więc przejdźmy już do tych nudnych formalności. Także tak, co musicie zrobić, żeby wziąć udział w losowaniu tej gry? Także wygrają, z okazji 2000 widzów mam dwie gry, wygrają dwie osoby, po prostu zrobię losowanie. Jeszcze nie wiem dokładnie w jaki sposób, być może takim dosyć cennym programem, być może wymyślę coś innego, w każdym razie to będzie losowanie, także po prostu wygra jakiś szczęściarz losem. Ja nie będę wybierać najlepszych komentarzy, nic takiego, po prostu wygra, zadecyduje szczęście o coś takiego. No i co musicie zrobić? Musicie zostawić pod tym filmem na dole, musicie zostawić komentarz, w którym odpowiecie na dwa pytania. I pierwsza rzecz jest
Pierwsza rzecz, zanim powiem, jakie to są te dwa pytania, jest taka, że chciałabym, żeby każdy po prostu mógł zostawić tylko jeden komentarz biorący udział w konkursie. Po prostu wszyscy mają równe szanse. Nie ma sensu zostawiać dwóch czy więcej komentarzy, bo no po prostu osoby, które będą zostawiać więcej komentarzy, nie wezmą udziału w tym losowaniu. Każdy może zostawić tylko jeden komentarz właśnie z odpowiedziami na te pytanie. I chciałabym, żeby komentarze biorące udział w konkursie, żeby na początku było w nawiasach kwadratowych słowo gram. Wtedy będę wiedziała, że to jest komentarz dotyczący właśnie tego giveawaya i bierze udział w losowaniu. Jeśli chcecie komentować cokolwiek innego, nie wiem, powiedzieć mi, że mi gratulujecie, albo że lubicie moje filmy, albo że ich nie lubicie, cokolwiek tam chcecie ze mną sobie pogadać w komentarzach, czy o coś zapytać, to możecie pisać normalne komentarze, bez właśnie tego gram w tych nawiasach kwadratowych. Tu komentarze mogą sobie lecieć normalnie, tak jak zwykle, a właśnie te komentarze takie, powiedzmy, specjalne, chciałabym właśnie, żeby było opatrzone tym gram w nawiasach kwadratowych, żeby po prostu one były tak osobno, żeby to były te komentarze, które biorą udział w losowaniu. Mam nadzieję, że dosyć jasno mówię zasady. Na pewno jeszcze one zostaną napisane na dole, więc jeśli nie rozumiecie, co mówię, to będzie można to jeszcze przeczytać. Także spokojnie. No i tak, zaczynamy właśnie komentarze biorące udział w giveawayu. Zaczynamy od tego gram w nawiasach kwadratowych i chciałabym, żebyście odpowiedzieli mi na dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, czy... sorry. Pierwsze pytanie, na które chciałam, żebyście odpowiedzieli, to jest... jak znaleźliście mój kanał? Jaki był pierwszy film, który na nim obejrzeliście? Po prostu, jak do mnie trafiliście? Jak mnie znaleźliście? Jaki był pierwszy obejrzany przez Was mój film? To jest pytanie pierwsze. A drugie pytanie to jest, jeżeli moglibyście wybrać jakąkolwiek grę, z której chcielibyście, żebym zrobiła let's play, to jaka byłaby to gra? Czyli odpowiadamy na dwa pytania. Jak trafiliście do mnie? I jaki let's play w moim wykonaniu najbardziej chcielibyście zobaczyć. I to jest wszystko, co musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym losowaniu. Zostawiacie jeden komentarz właśnie z tym nawiasem, z odpowiedziami na te dwa pytania. Macie na to 10 dni. Za 10 dni po prostu zakończę możliwość dodawania tych komentarzy. I na dniach pojawią się wyniki tego giveaway. Także macie 10 dni, żeby zostawić mi ten komentarz z odpowiedzią na te dwa pytania. I jeszcze z takich organizacyjnych spraw, to zrobimy tak, że chciałabym, żeby każdy mógł odpowiedzieć od siebie, nie sugerując się nikim innym specjalnie, chcąc czy nie chcąc, nie sugerując się nikim innym. Dlatego pod tym filmem włączę coś takiego jak akceptacja komentarzy. I te komentarze konkursowe właśnie z tym gram na początku nie będą przeze mnie akceptowane. Ja wszystkie je będę czytać spokojnie, wszystkie je znajdę. Po prostu nie będą akceptowane do, tak powiem, publicznej publikacji. Będą ukryte i będę je po prostu widziała ja, żeby nikt inny nie mógł ich na razie czytać tak długo, jak ten giveaway trwa. Za 10 dni po prostu skończę możliwość dodawania tych komentarzy i wtedy już wszystkie komentarze będą publiczne, ale na razie zrobimy coś takiego, że te komentarze właśnie z odpowiedziami na pytania będą ukryte, żeby każdy po prostu mógł odpowiedzieć od siebie, a te komentarze drugie, normalne, te bez gram na początku, będę normalnie akceptowała, żeby tu mogła się toczyć, nie wiem, jakaś rozmowa, czy tam jeśli ktoś chce o coś spytać, czy coś powiedzieć, czy cokolwiek innego napisać, to te komentarze będą od razu normalnie akceptowane, a te komentarze właśnie konkursowe na razie będą ukryte, także nie zdziwcie się, że jest ta akceptacja włączona i że Wasz komentarz się nie pojawia, to nie znaczy, że ja go nie biorę pod uwagę, czy ja go nie widzę, czy on nie weźmie udziału w losowaniu, nic takiego. Wszystkie te komentarze wezmą udział w losowaniu, ale po prostu na razie są niepubliczne. Także tym się nie martwić, po prostu postanowiłam tak zrobić, żeby każdy po prostu mógł odpowiedzieć od siebie, żeby nie sugerować się tam propozycjami innych osób na jakiegoś właśnie, zwłaszcza to drugie pytanie, żeby się nie sugerować propozycjami innych osób na tego let's play dla mnie, ponieważ chciałabym, żeby każdy po prostu odpowiedział od siebie tak, jak on uważa. Także te komentarze konkursowe będą na razie niepubliczne, reszta będzie normalnie publiczna. Także tak to wygląda. No i chyba tyle. Nagadałam się strasznie, ale myślę, że powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć w tym filmie.
Zasady jeszcze raz na pewno będą powtórzone w opisie na dole, także można je sobie jeszcze spokojnie przeczytać. Także mam nadzieję, że cieszycie się z tego giveaway. Ja bardzo się cieszę, że mogę coś takiego dla Was zrobić i bardzo, bardzo się cieszę, że mam już 2000 widzów i jeszcze raz bardzo serdecznie chciałabym Wam wszystkim razem i każdemu z osobna podziękować, że ze mną jesteście. Tak. Także jeśli macie ochotę na którąkolwiek z tych gier, to po prostu zostawcie komentarz i odbędzie się losowanie. Najpierw wylosuję osobę, która wygra Super Froga, bo wydaje mi się, że to jest jednak przynajmniej dla mnie taka bardziej nagroda główna, a potem wylosuję drugą osobę, która wygra King's Bounty. Ale to dopiero za minimum 10 dni, kiedy ten giveaway się skończy. Także mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało ten film, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się spędza czas oglądając moją twórczość, czas mniej, czasami bardziej udaną, czasami mniej udaną. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i piszcie komentarze. Pa, pa!